sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczowie sprzeda lub wynajmie sklep położony w Baszni Górnej o powierzchni użytkowej 75 m2. Wynajmie lokal na pierwszym piętrze przy ulicy Rynek 11 w Lubaczowie o powierzchni 35 m2, a także sprzeda działkę wraz z zabudowaniem o powierzchni ponad 950 m2 w Lubaczowie przy ulicy Chopina 53. Spółdzielnia sprzeda także 65 tysięcy sztuk kapsli do butelek. Informacje pod numerami telefonów 16 633 00 00 lub 16 632 18 69 lub w biurze spółdzielni w Lubaczowie przy ulicy Rynek 11. Nowo otwarta sala zabaw kolorowe Pięterko w Lubaczowie zaprasza. Sala oferuje m.in. możliwość zabawy dzieci pod okiem animatora, a także wypożyczanie strojów, zabawy firmowe, animacje podczas okolicznościowych imprez, animacje dzieci z dojazdem do restauracji podczas wesel czy poprawin, a także urodziny lub imieniny w sali. W sali na dzieci czekają m.in. kolorowe zabawki, gry zręcznościowe, taniec, śpiew, zabawy plastyczne, modelowanie balonów czy pokazy wielkich baniek mydlanych i zabawy z chustą animacyjną. Sala zabaw kolorowe Pięterko Monika Komenda, ulica Pułkownika Dąbka 2B w Lubaczowie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Rozpoczynamy najnowsze wydanie naszego serwisu informacyjnego. Lubaczowscy policjanci podsumowali grudzień na drogach powiatu. Było bezpiecznie, bo w świątecznym miesiącu doszło tylko do jednego wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba. W ostatnim miesiącu 2017 roku na drogach naszego powiatu doszło do jednego wypadku, w którym jedna osoba została ranna i 48 kolizji. Policjanci udaremnili dalszą jazdę 7 kierowcom, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że byli w stanie nietrzeźwości, i jednemu kierowcy, który kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci w miesiącu grudniu od 22 do 26 grudnia prowadzili działania Boże Narodzenie 2017. W trakcie tych 5 dni działań nie doszło do żadnego wypadku drogowego, doszło natomiast do 7 kolizji drogowych. W trakcie tylko tych 5 dni trwania działań policjanci udaremnili dalszą jazdę 5 kierowcom, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. 4 z tych kierowców odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a jeden odpowie za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. Podsumowując rok 2017, możemy jeszcze powiedzieć, że na terenie naszego powiatu doszło do 18 wypadków, z czego 3 były śmiertelne i 347 kolizji. 18 osób zostało rannych w tych zdarzeniach. Porównując do roku 2016, doszło wtedy do 18 wypadków drogowych, w których 3 były wypadkami śmiertelnymi, czyli tak samo jak w roku 2017. Doszło też w 2016 roku do 300 kolizji, czyli o 47 mniej niż w tym ubiegłym roku 2017. I 16 osób zostało rannych, czyli o 2 mniej aniżeli w roku 2017. 11 stycznia spotkanie opłatkowe zorganizowało Lubaczowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych. Członkowie koła, a także zaproszeni goście przełamali się opłatkiem, złożyli sobie noworoczne życzenia, a także rozmawiali o tym, nad czym będą pracować w tym roku. Spotkanie opłatkowe w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Lubaczowie to wieloletnia tradycja. Samo Lubaczowskie Koło działa już prawie 40 lat, od ponad 20 jego prezesem jest Zygmunt Florczak z Oleszyc. Członkowie koła spotykają się corocznie m.in. na obchodach Dnia Białej Laski, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych czy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie opłatkowe jest za każdym razem okazją do złożenia sobie życzeń, zaśpiewania kolęd i spędzenia w miłej atmosferze czasu z przedstawicielami władz samorządowych, zaproszonymi gośćmi, dyrektorami instytucji, które wspomagają działania koła. Jest też okazją do zainaugurowania kolejnego roku działalności i pracy koła. W tegorocznym spotkaniu uczestniczył, jak w każdym roku, m.in. starosta lubaczowski Józef Michalik. Nie ukrywam, że zadaniem w takich powiatach jak nasz będzie opieka senioralna, opieka nad wszystkimi, którzy potrzebują pomocy, bo jedyny teren, w którym jest rozwój i przyrost duży, to jest samo miasto Rzeszów. I tyle. I pozostałe miasta i powiaty niestety się wyludniają.
tej naszej rzeczywistości rzeczywiście starajmy się odnaleźć. To wasza inicjatywa jest jedną z tych, która będzie wspierana, dopóki nam sił i środków wystarczy. Bo to też nie jest tak, że w samorządach są pieniądze. A na przykład rząd daje podwyżkę, są wynagrodzenia, ale już pieniędzy na to nie daje. Wśród zaproszonych gości zasiadła także prezes spółdzielni mieszkaniowej w Lubaczowie, Janina Witkoś, która otrzymała odznaczenie przyjaciel niewidomego. Na spotkaniu opłatkowym we wtorek zebrały się przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu lubaczowskiego. W spotkaniu wziął udział także starosta lubaczowski Józef Michalik. Koła gospodyń wiejskich uświetniają wszystkie imprezy organizowane przez powiat lubaczowski, a ich potrawy zawsze cieszą się dużym powodzeniem. W powiecie działa obecnie ponad 70 kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej do grona gospodyń dołączają także przedstawicielki młodszych pokoleń. Obecny na spotkaniu opłatkowym kół gospodyń starosta lubaczowski złożył paniom życzenia, a także przedstawił plan imprez organizowanych przez powiat lubaczowski w bieżącym roku. Będzie przegląd zespołów i święto ludowe. Będzie również dożynki, będą Cieszanowie, a biesiada myśliwska w Oryńcu. Oprócz tego co roku obchodzimy święto strażaków i ono będzie tak jak zawsze. Spróbujemy to w drugą niedzielę maja odbyć. Robimy to jak zawsze na terenie gminy Oryniec i tam, jeżeli się pojawią jakieś też takie odruchy serca od pań dla naszej inicjatywy prezesa, to serdecznie dziękuję. Będziemy też robić duże wydawnictwo o historii naszych straży pożarnych. Niektórych już głowa boli, jak to zrobić, bo straży mamy bardzo dużo i bardzo dużą historię. Spotkanie zakończyło dzielenie się opłatkiem i wspólne składanie sobie życzeń noworocznych. Parafia pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie zaprasza na nadzwyczajny koncert noworoczny Krzyśmira Dębskiego, a także krakowskiego trio strojkowego oraz lubelskiego chóru żeńskiego w programie dzieła Krzyśmira Dębskiego. Wejściówki w cenie 50 zł do nabycia m.in. w parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie. 13 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury w Lubaczowie 14. Lubaczowski koncert noworoczny. Gościem koncertu będzie wokalistka Olga Szomańska, a w programie koncertu także występ Teatru Małych Form, Zespołu Tanecznego Niebo, Zespołu Pieśni i Tańca Mali Lubaczowianie oraz Kwesta na rzecz pomocy Serce Kacperka z Lubaczowa. W niedzielę 14 stycznia w całej Polsce i nie tylko 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. Finał także w Lubaczowie na Rynku Miejskim oraz w sali widowiskowej Domu Kultury. Start o 15.00. Zagrają lubaczowskie zespoły oraz m.in. skrzypaczka Magdalena Szymańska, a na Rynku Miejskim już od 12.00 kuchnia polowa, a także dyskoteka z DJ-em Wilu, a o 20.00 tradycyjne światełko do nieba. W sobotę 20 stycznia o 16.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach koncert noworoczny Hej Kolęda w wykonaniu zespołów Lisznianie z Lisznej koło Sanoka, Cztery Pory Roku z Oleszyc oraz On Off z Lubaczowa. Wstęp bezpłatny. To wszystkie wiadomości w tym serwisie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za kilka dni. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.